Eugenio Scalfari po raz kolejny wywołał ogromne zamieszanie, przypisując papieżowi Franciszkowi słowa niezgodne z wiarą katolicką. Tym razem chodzi o rzekome zaprzeczenie boskości pana Jezusa. Wiekowy redaktor lewicowego dziennika włoskiego La Repubblica napisał, że papież Franciszek wyobraża sobie Chrystusa jako Jezusa z Nazaretu, człowieka, a nie boga wcielonego. W reakcji na rewelację z Watykan oświadczył, że tak jak miało to już miejsce niejednokrotnie w przeszłości, włoski dziennikarz nie przytoczył wiernie słów papieża. Jak już wspomniano przy innych okazjach, słowa, które dr Eugenio Scalfari przypisuje w cudzysłowie Ojcu Świętemu jako wypowiedziane podczas rozmów z nim, nie mogą być uważane za wierną relację tego, co rzeczywiście zostało powiedziane, ale stanowią osobistą i swobodną interpretację tego, co usłyszał. To wydaje się całkowicie oczywiste po tym, co napisano dzisiaj na temat boskości Jezusa Chrystusa? powiedział w środę Mateo Bruni, szef biura prasowego Stolicy Apostolskiej. Skalfarii dla poparcia własnej tezy o wyłącznie ludzkiej naturze Pana Jezusa wspomniał przykłady z Pisma Świętego takie jak modlitwa Chrystusa czy też jego agonia w ogrodzie Getsemani. Publicysta napisał, że kiedy podjął te kwestie w rozmowie z papieżem Franciszkiem, ten miał mu powiedzieć: "Są one wyraźnym dowodem na to, że Jezus z Nazaretu, kiedy stał się człowiekiem, nawet jeśli był człowiekiem wyjątkowej cnoty, to nie był Bogiem". Portal Catholic Herald przytacza przykłady niektórych wypowiedzi, w których Franciszek mówi o boskości Chrystusa m.in. innymi homilię z 20 4 grudnia 2013 roku Eugenio Scalfari już niejednokrotnie przypisywał Franciszkowi heretyckie stwierdzenia, na przykład rzekome zaprzeczenie istnieniu piekła w 2015 i 2018 roku.